Pani marszałek, Wysoka Izbo, w nowelizowanych przepisach uwzględniono koszty przeprowadzenia remontu obiektu Parkowa przeznaczonego na stałą siedzibę Narodowego Instytutu Wolności. To kwota równa połowie rocznej dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu państwa. Chciałam w tym miejscu zapytać, na czym opiera się to wyliczenie, czy są jakieś projekty, operaty, kosztorysy, zakres prac i opis, na czym ten remont będzie polegał. 20 milionów złotych, przyznacie mi państwo, to kwota zastanawiająca, jeśli chodzi o remont obiektu, nawet jeśli jest zabytkowy czy bardzo zniszczony. Dziękuję bardzo.